Jeszcze nigdy nie było na naszym pokazie. Po raz pierwszy w Bochni, proszę Państwa. Po raz pierwszy specjalnie dla mieszkańców Bochni. Jaromir Salamanek. Taki pokaz na takim krótkim placu, to właśnie pierwszy raz mieliśmy, ale myślę, że daliśmy radę sobie, się to wyglądało tak jak nie miało być, tak jak zawsze robimy na stadionach, gdzie możemy większą prędkość mieć, wszystko, no ale myślę, że ludziom się podobało. Mamy cztery odważne dziewczyny, mieszkanki Bochni, zapraszamy na pokład. Dziewczyny świetnie się bawią, proszę Państwa. To taka chyba kaskaderska dyskoteka. Michał Beneś, proszę Państwa, a tym razem duże brawa dla odważnych dziewczyn. Dziewczyny, pomachajcie publiczności. 4-5 pięknych mieszkanek Bochni, będzie co wspominać. Nie no, na wszystkim nie można mieć kontrolę, zawsze może się coś stać. Robimy tak, żeby się nic nie stało, żeby było wszystko zaplanowane, tak żeby ludzie byli jak najdalej od nas, żeby byli bezpieczni. Tutaj byli blisko, no ale zawsze trzeba uważać na ludzie i myśleć, że te ludzie tam są, żeby się coś nie stało, nie? Lej, to pewnie! No zjedz. Pierwszy pokaz, pierwszy właśnie sezon był nasz, teraz z trekenami. No i zrobiliśmy, jesteśmy właśnie pierwsi w Europie, gdzie polączyliśmy konie właśnie mechaniczne z koniami żywymi, nie? Tutaj też oni nie mogli zrobić wszystko, bo graliśmy na betonie, na asfaltu, nie? Ale jak gramy na bieżnie, to oni mają swój turniej cały, który trwa, nie wiem, 15-20 minut i więcej rzeczy, a tutaj krótko i ten beton. Ale chcieliśmy tutaj do Bochni wjechać, pokazać, po prostu znaleźliśmy. Robiliśmy, co jsme mogli. Ej, próba zaliczona! A może mu utrudnimy? Chcecie? Uwaga! Dwie obręcze do pokonania w jednym skoku. I próba zaliczona, proszę Państwa. Ja już tutaj jest 10 lat i ćwiczyć trzeba jest ciągle. I nie wiem, ja tam od 9 na motorze jeździłem, tam motocrossy, wyścigi jeździłem. A mnie do tego po prostu, jak to powiedzieć, nie wiem, taką pasją to robić, a nie dla pieniądze i dla coś, po prostu pasją. I Kacper Adamczewski dla Monster Trucków. Również jest tutaj bardzo mało miejsca. One nie mogą osiągnąć swojej prędkości. Promień skrętu jest również bardzo duży. Jak Państwo widzą, trochę ciasto jest tu dla nich. Ale za chwilę pokażą swoje możliwości. Pozdrawiam wszystkich. Michał Beneś.